Otwieram szóstą sesję Rady Gminy Rejów. Następnie witam Państwa radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Panią Dyrektorę Rady, Panią Burmistrza. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest 14 radnych, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania ważnych decyzji i prawomocnych uchwał. Czy ktoś ma jakieś uwagi do zwołania tej sesji? Skoro nie ma, przechodzimy do punktu. Przedstawienie porządkowe. Pierwsze, otwarcie sesji. Drugie, przedstawienie z porządku obrad. Czwartej sesji Rady Gminy Rejnów. Trzecie, protokół z poprzedniej sesji numer 5, łamane na 2017 dnia 28 marca 2015 roku. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wyrażeń prognozy finansowej na lata 2019-2022. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 6. Informacja wójta gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał Rady Gminy. 7. Rady Różne. 8. Zakończenie obrad 6. sesji Rady Gminy Rejnów. Są uwagi tam w porządku obrad? Nie ma. Przechodzimy do punktu trzeciego. Protokół z poprzedniej sesji numer 5 łamane na 28 marca 2019 roku. Był przedstawiony w internecie w Urzędu Gminy. Każdy miał do niego dostęp. Czy są jakieś uwagi do poprzedniego protokołu? Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022. Państwo otrzymali mam wymiany. Przeczytam, jakie zmiany są wprowadzone właśnie w tej wieloletniej prognozie finansowej. Zwiększono dochody bieżące od kwoty 90,374 i te zwiększenia dotyczą tytułu dotacji. Zwiększono wydatki bieżące od kwoty 80,031. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 71 tysięcy. W związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację zadania budowa świetlicy środowiskowej miejscowości Rys Góry z przeznaczeniem na Dom Kultury i to będzie podział na dwa etapy. W 2019 roku i 2020 roku dokonano następne modyfikacje. W 2020 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 21,258, wydatki majątkowe o kwotę 107,597. W 2019 roku w ramach przychodów zmniejszono zaplanowane do zaciągnięcia pożyczeń na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 86,340. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 333,186, w tym właśnie pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Unii Europejskiej 114,286, kredyt na spłatę zobowiązań 121,730 i wolne środki 97,170. W 2020 roku zwiększono przychody o kwotę 86,339 i to dotyczy właśnie tego przesunięcia z 2019 roku, czyli pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze spłatą w danym roku budżetowym. Po dokonanych zmianach przychody w 2020 roku wynoszą 236,339 zł. Dług gminy w 2019 roku zmienił się na koniec roku i będzie wynosił 1 476 216, to jest 18,84%. W następnych latach zadłużenie będzie wynosiło w 2020 1 309 900, to jest 16,07%. W następnych latach, to jest 2020-2033, zadłużenie pozostaje takie samo, jakie było w poprzednim uchwale. Zmieniły się wskaźniki spłaty i one kształtują się następująco. W 2019 roku dopuszczalny 3,34, planowany 3,29. W 2020 roku dopuszczalny wskaźnik 3,19, planowany 5,42.
bez wyłączeń właśnie tych środków na wyprzedzające finansowanie po uwzględnieniu wyłączeń 2,96%. W 2021 roku dopuszczalny wskaźnik 3,35, planowany 2,79. 2022 rok dopuszczalny wskaźnik 4,42, planowany 2,70. I 2023 dopuszczalny wskaźnik 4,86, planowany 2,45. W latach 2024-2033 wskaźniki stałe pozostają w poprzednich latach. W ramach przedsięwzięć w 2019 roku Poznanie one będą wynosić 407 tysięcy, a na 2020 rok 346,400. I mamy następujące przedsięwzięcia. Budowa w strefie dróg przemysłowej pozostaje bez zmian, czyli limit na 2019 rok jest 18 tysięcy. Kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych na rok 2019 zostanie 140, tak jak było, a na 2020 rok został zmniejszony limit o kwotę 110 tysięcy i po wykonanej zmianie będzie wynosiło 140 tysięcy złotych. I złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania. Jeszcze mamy programy na właśnie związane z realizacją i udziałem środków europejskich. Budowa świetlicy środowiskowej miejscowości Rylsk. Tutaj w 2019 roku zmniejszono o kwotę 71 tysięcy i limit ten wynosi 249 tysięcy złotych. W 2020 roku zwiększono o kwotę 206,400 w związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie środków właśnie tego zadania w ramach działania podstawowe obsługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PRO na lata 2014-2020. Inwestycja ta będzie realizowana w dwóch etapach. Jeżeli jakieś pytania, to proszę bardzo. Ja muszę. Dwa słowa. Udało nam się nareszcie sfinalizować etapowanie inwestycji budowy świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na dom kultury w miejscowości Rylsk. Wczoraj ogłosiliśmy przetarg. Mam nadzieję, że stan zdrowy zamknięty, taki sobie założyliśmy, mamy do końca sierpnia. Czyli tak naprawdę, jeżeli wszystko się dobrze ułoży, to z powrotem mam nadzieję, że jeszcze w tym roku te środki, które zainwestujemy, uda nam się odzyskać. Myślę, że tutaj to posunięcie było dobrym ruchem ze względu na to, że udało nam się w międzyczasie przeprojektować instalację centralnego ogrzewania z elektrycznego na gazową, bo no, ja uważam, że zresztą widać to Pana sali, że w momencie, kiedy obiekt jest wykorzystany, to koszty są kolosalne. Ogrzewanie prądem jest no, w tej chwili wielką porażką. Także myślę, że Rylsk jakoś uda nam się dokończyć. Jak zaczniemy, to powoli będziemy robić. To tyle w zasadzie i to z tego względu te zmiany w UPF musieliśmy tutaj to poprzekładać ze względu na etapowanie samej budowy świetlicy. Nic poza tym na razie nie ruszę. Dziękuję. Są jakieś pytania? Nie. Witam Panią z głosu Laskiego. Skoro nie mamy przedstawionych uchwały, uchwała numer 6/37/19 Rady Gminy Rejów z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rejów na lata 2019-2022 na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dzień ustaw 2019 roku, pozycja 506 oraz artykuł 232 w związku z artykułem 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 2077 z 2018 roku, pozycja 6.
2019 roku, pozycja 303 i 326, Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale Rady Gminy Regnów nr 3/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2020 dnia 22 wprowadza się następujący zmienia się załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2033, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 6/37/19 Rady Gminy Regnów z dnia 22 kwietnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Regnów na lata 2019-2022. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I właśnie w tej umowie są obligatoryjne terminy, które musimy spełnić, żeby przekazać pieniądze do fundacji, która będzie realizowała właśnie to zadanie. O tym zadaniu to mówiła pani sekretarz na poprzedniej sesji. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków. To będzie tabela numer 1 i tabela numer 2. O kwotę 84 tysiące. To są oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 86,340. I tak, zwiększamy dochody bieżące. Dział 720, paragraf 2057 i 2059, to jest tabela numer 1, o kwotę 84 tysiące złotych zgodnie z podpisaną umową ze stowarzyszeniem na realizację programu właśnie finansowanych z udziałem środków europejskich. No właśnie ten program e-aktywni mieszkańcy gminy. Zwiększamy wydatki bieżące, to jest teraz tabela numer 2. Na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 84 tysiące złotych i zmniejszamy rozdział 921-95 wydatki majątkowe właśnie o kwotę 86,340 właśnie na finansowanie tego zadania, czyli świetlica w Rysku, zgodnie z podpisanym aneksem z samorządem województwa łódzkiego. Tabela numer 3. Zwiększamy rozdział 921,95 wydatki majątkowe. To będzie wkład własny.
w kwocie 64,590 zmniejszamy 758,18, to są rezerwy ogólne i celowe, wydatki statutowe 15,340 i rozdział 921,95, kwota 49,250, wydatki na programy z udziałem środków europejskich. W tabeli numer 4 to są plan na zadania inwestycyjne. Tutaj mamy zmianę finansowania budowy świetlicy w Rybsku i zmniejszamy plan wydatków na 2019 rok w związku z podziałem na dwa etapy realizacji. Po zmianie on będzie wynosił 249 tysięcy, a było 320. Zmniejszamy deficyt budżetu o kwotę 86,340. Po zmianie będzie wynosił 114,56. I ten deficyt zostanie pokryty w całości z pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Zgodnie z tabelą numer 5 zmniejszamy właśnie tą pożyczkę na wyprzedzające finansowanie. Po zmianie będzie wynosiła 114,286. Ogółem przychody po zmianie wynoszą 333,186 i w tym mamy kredyt na spłatę kredytów i pożyczek, czyli wcześniejszych zobowiązań 121,730, wolne środki 97,170 i wyżej wymieniona pożyczka 114,286. Rozchody zostają bez zmian. I jeszcze w tej uchwale zmieniliśmy tabelkę numer 6, czyli to są wydatki na programy realizowane właśnie ze środków pochodzących z funduszy tych europejskich. I tu jest właśnie pokazane te dwa etapy właśnie finansowania tego zadania Świetlica w Rylsku oraz dołożony jest właśnie ten program na e-aktywni mieszkańcy gminy. Takie są zmiany właśnie w uchwale. Jeżeli jakieś pytania, to proszę bardzo. Proszę bardzo, są jakieś pytania? Skrócę ten projekt, każdy jest temat, bo mamy tutaj troszeczkę śpieszne, nie będę zadawał uczuwania się. A chciałbym jeszcze z Państwem chwilę odpowiedzieć. Uchwała nr 6, łamane na 38, łamane na 19 Rady Gminy Rego z dnia 21 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o stanowieniu gminy dziennik ustaw z 2018 roku pozycja 994 oraz artykuł 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych dziennik ustaw 2017 roku pozycja 2077 z 2018 roku, pozycja 67, Rada Gminy Rego uchwala co następuje. Paragraf 7. Dochody po zmianach wynoszą 7,833,573 zł. Paragraf 8. Wydatki po zmianach wynoszą 7,947,859 zł. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Rego. Uchwała. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 6, łamane na 38, łamane na 19 Rady Gminy Rego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Informacja wójta gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz wybrania uchwał Rady Gminy. I tutaj bym prosił, nie mieszajmy tych punktów. Pytania tylko na temat, a sprawy różne i później o wszystkim, co możemy. Bo tak to się te punkty nam łączą, tak żeby było ten jeden punkt, te sprawy różne, to sprawa różna. Proszę bardzo, panie. Jeżeli można, chwilę, bo naprawdę muszę być po 11 maksymalnie w Warszawie. Także tego czasu mi nie zostało niewiele, ale postaram się Państwu przekazać te informacje. Ten okres inwestycyjny był okresem krótkim, tak? No, spotykamy się dosyć teraz szybko, tak, żeby dokonać tych zmian
uchwale. Cieszę się, że tutaj z realizacją przede wszystkim tych założeń inwestycyjnych, które sobie założyliśmy wcześniej, tak, czyli tutaj to naszym takim wyzwaniem na ten rok to jest budowa świetlicy, tak, i to etapowanie, tak, w końcu udało się. To podzielne etapy przetarg ogłosiliśmy wczoraj, także prawie, że do połowy maja, bo jeszcze chodzi ten niezgrzewny okres włączeń świątecznych, także myślę, że wykonawca w miarę w sensownych pieniądzach nam się wyłoni na zrealizowanie tej inwestycji po to, żebyśmy mogli w tym roku to zamknąć, skończyć, przygotować w przyszłym roku się do następnego etapu, tak? Nam będzie przede wszystkim finansowo łatwiej, bo wiecie Państwo, te zamówienia publiczne, które, te przetargi, które poszły poprzednio, to uważam, że to były ceny takie trochę z kosmosu, tak? Ale myślę, że ten rynek budowlany się troszeczkę ustabilizował, także jestem tutaj dobrej myśli, że uda nam się to zrealizować i to myślę, że troszeczkę taniej niż zakładaliśmy w pierwszej wersji. Cieszę się z tego, że Państwo mam cały pakiet tak naprawdę od wszystkich potrzeb, które wynikają z potrzeb w zasadzie mieszkańców, tak? bo to jest cenne uwagi Wasze, ale przede wszystkim prośba mieszkańców. Tak? Na bieżąco staram się realizować. Poszła równiarka po tych drogach, które na razie może w połowie maja zaczniemy dowozić żwiru. Mamy już pracowników robót interwencyjnych, na bieżąco będziemy też starać się przede wszystkim, co możemy z nimi zrobić. Gdzieś tam, jak się łatanie dziur i przede wszystkim czyszczenie robót z gałęzi. Jednak po prostu co roku jest. Także tutaj myślę, że na bieżąco będziemy tutaj monitorować jakieś prośba do Państwa, jeżeli gdzieś tam są awarie oświetlenia publicznego, do Mariusza Gapysa, czy bezpośrednio może podam numer telefonu, chociaż nam będzie łatwiej, bo to też konserwator nie chce tak przyjeżdżać, on musi mieć 2, 3, 4 zgłoszenia, żeby przyjechać na teren z wysięgnikiem, tak. Udało nam się podciąć gałęzie tutaj na Wrocławiu. Chyba wygląda to już tak w miarę nieźle, no. No tak sobie, że tak powiem. No ale to jest tak, to co my mogliśmy zrobić, to co było nad drogą, tak, to co mieli, spotkanie wyglądało, każdy zdeklarował, tak, z właścicielem nieruchomości, że coś da od siebie, tak, a ta pomoc wyglądała tak, że chłopaki pojechali, wycięli i to pewnie zostało, tak, no właśnie, i nikt z właścicieli. Była akura, w sobotę chyba, no to musiałam postraszyć, bo oni tylko już były gałęzie na. I to tak się będzie działo, tak? Natomiast my nie możemy ingerować we własności prywatne, tak? To jest własność prywatna, właściwie może sobie ktoś nie życzy, wręcz ja naprawdę, tak jak powiedziałem na spotkaniu, nie chciałbym gdzieś tam po sądach się włączyć, tak? Od tego są służby, które, jeżeli jest linia energetyczna, gdzie oni, przede wszystkim energetyka powinna zabezpieczyć, tak? Oni mają większe prawa. Natomiast mówię, no to co jest w naszych możliwościach i kompetencjach udało się zrealizować i na bieżąco będziemy już tutaj mogli poprawiać, tak, od połowy gdzieś tak maja też tam braki życia, gdzie na drogach takich wymagających do żwirowania, tak, ten żwir tam zostanie dowieziony. Mamy dwa takie odcinki, to jest właśnie odcinek na Rysko, o którym tam wspominałem. To jest koło większej czaka, tam to będzie uzupełnione takim kruszywem betonowym. Bo to trzeba zagęcić, bo to się będzie, na przykład jak my możemy dowodzić tam co 2 miesiące, jedna olewa i to wszystko zmywa. To zobaczymy. Firma przygotowuje beton, kruszy, także myślę, że taki
następny etap nam się przygotować. Tutaj te przesunięcia budżetu też dotyczyły przystąpienia gminy do realizacji projektu e-aktywni mieszkańcy, o którym tutaj koleżanka sekretarz wspominała na poprzedniej sesji. I tutaj prośba do Państwa, żebyśmy się wspólnie jakoś włączyli w realizację tego projektu. To jest projekt duży. Słuchajcie, to jest 150 osób przeszkolić z naszej gminy. To jest sporo. Musimy i nauczyciele, i my musimy się włączyć w ten projekt, po to, żeby jego zrealizować, po to, żebyśmy, nie ukrywam, żebyśmy mogli szkołę doposażyć, jeżeli myślimy o e-dzienniku, tak, to i tutaj odciążyć nasz budżet, tak, a jednocześnie doposażyć szkołę, no to tutaj prośba do Państwa, żebyśmy w momencie realizacji już, jak projekt nam ruszy, żebyśmy, no nie wiem, tymi grupkami 15 osób, 12 osób, 12 osób, to jest maksymalnie grupa, no jakoś się spotykali gdzieś tam wspólnie, tak, te szkolenia. Zresztą mam nadzieję, że to będzie służyć i mieszkańcom, bo podniesienie kompetencji przede wszystkim E jest wszędzie. Także większość z Państwa jest rodzicami, także każdy chce mieć dostęp do dziennika, tak, żeby wiedzieć, jak to przynajmniej obsługuje, to ten panel jest szkoleń temu kierunkowi poświęcony. Także myślę, że wspólnie jakoś tam damy radę. Jeżeli są jakieś takie pytania do mnie, to prośba teraz. Myślę, że tutaj na ręce pana radnego i przewodniczącego jednocześnie mieliśmy konsultację z firmą Gaz System, która będzie budowała tutaj na naszej części gazociąg, który no nie ma szans, żeby naszą gminę minął, bo to jest tak naprawdę, to ja i tak jestem szczęśliwy, że oni z nami to konsultują i biorą nasze uwagi i opinie pod uwagę. W tym roku, do końca roku mają być roboty wykonane, roboty projektowe. Zakończenie projektowania, konsultacje z mieszkańcami jeszcze w osiem. Także 2023 rok to tak naprawdę, liczę, że przełom 2021-2022 to jednak u nas ta budowa będzie trwała. Prośba moja była adresowana, żeby to były prace wykonywane w sezonie jesienno-zimowym, z tego względu, że w tym okresie w plantacjach wieloletnich zabiegi agrotechniczne nie są prowadzone, tak że będzie łatwiej nawet jeżeli wejdą, dla przede wszystkim mieszkańców, tak? Nie będzie takiej kolizji, jakby to było latem, tak? Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby komuś gdzieś tam nawet kawałek włączyli pola i nie mógł dojeżdżać żonkiem, nie ma gdzie zawrócić, tak? Także już wstępne takie założenia są, natomiast koncepcję mam dostać w wersji elektronicznej. Myślę, że do następnej sesji już takie informacje uzyskam, że gdzieś tam się, nie wiem, może przeniesiemy albo tutaj gdzieś tam na Telewinie, czy w świetlicy środowiskowej będziemy mogli to tutaj pokazać i ewentualnie w większej grupie to jeszcze skonsultować. To też jest, te uwarunkowania to są przede wszystkim uwarunkowania i odległościowe od linii średniego napięcia, od zabudowań. To jest gazociąg wysokiego ciśnienia. Także, bo ja sobie tak wyobrażam, gdyby on był już, to byśmy nawet nie odczuli. Tylko, że to jest ten czas budowy, jednak to jest potężna inwestycja. To będą spore maszyny, które potrzebują i przestrzeni, tak, po to, żeby tą rurę gdzieś tam układać. Nie da go się tam kłaść jak spirali, tak, bo to jest, oni chyba 300 metrów potrzebują, żeby zrobić kąt 90 stopni. Tak?
takie to też będą to, słuchajcie, Państwo, to tutaj ja sobie zdaję sprawę, że naprawdę będą. I no, musimy jakoś sobie z tym poradzić, tak? No, myślę, że ta lokalizacja już w tej chwili wygląda już nieźle naprawdę, bo to ta pierwsza wersja, którą mieliśmy przedstawioną, to była w ogóle nie do przyjęcia, bo tak naprawdę gdzieś tam po sesji, tak, i przecięcie wszystkich działek poprzek, no to dla nas było masakryczne, tak? Natomiast w tej chwili już są narzuty, już po konsultacjach i tutaj interwencjach naszych, tak, już są zrobione narzuty i z Agencji Restrukturyzacji, gdzie oni wiedzą, gdzie są plantacje wieloletnie, gdzie jakie uprawy mają, także im jest łatwiej, tak, także no, myślę, że zrobili dobry krok w realizacji tego przedsięwzięcia. To jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Myślę, że wczoraj mieliśmy komisję skarg, wniosków i petycji. Myślę, że to pani przewodnicząca powie, jaka decyzja zapadła w związku z pismem, które otrzymaliśmy od Syndyka Masy Upadłościowej firmy ROS i jednocześnie dzierżawcy tego obiektu WML Foods. Chodziło głównie o obniżenie podatków, tak, także już my tutaj konsultowaliśmy to, ale myślę, że pani przewodnicząca. Ale to za chwilę, proszę Państwa, jeżeli są pytania, to jakieś takie pilne, to ja na nie odpowiem, a jeżeli nie, to... Znaniamy, mój teren, to ten tak, dobrze. Dziękuję Państwu. Szerokiej drogi, do Warszawy. Jadę na związek gminy miejskiej, także myślę, że... Trasa ogromna. I tu mamy taką informację w debacie, która będzie, przeczytam tę informację, w związku z artykułem 28 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mieszkańcy gminy Regnów mogą brać udział w debacie nad raportem o stanie jednostki samorządu terytorialnego. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Wobec tego mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem gminy, powinien złożyć do przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłaszania będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu w terminie najpóźniej do dnia 29.05.2019 roku. Zgłoszeniu oprócz listy poparcia należy podać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie. Coś więcej może pani sekretarz powiedzieć? Stojąco, widzieliśmy, wszyscy Państwo widziała. Cena w ogóle jest, nie wiem, w większości Państwa może już słyszeliście o takiej nowej instytucji wprowadzonej ustawą o samorządzie gminnym, raport o stanie gminy. Co to takiego jest ten raport? To jest nic innego jak podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, czyli podsumowanie za rok 2018. No, u nas będzie taka specyficzna sytuacja, bo była zmiana organu wykonawczego, więc no ale musimy zrobić raport podsumowujący działalność wójta z całego roku. Także raport obejmuje sprawę podsumowania działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, strategii, realizację uchwał Rady Gminy. I ten raport najpóźniej musi być przedstawiony na sesji do dnia 31 maja. My planujemy sesję na 30 maja, więc później nad przedstawionym raportem
będzie debata. Ale debata może być na sesji absolutoryjnej, czyli dopiero w czerwcu. I w debacie mogą brać udział radni, wiadomo, nie można się zapisywać, i mieszkańcy gminy. No i tutaj trzeba się zapisać na tą debatę najpóźniej do 29, bo jeżeli nie, mieszkaniec gminy, który się nie zapisze, a przyjdzie nawet na sesję, będzie uczestniczył, to nie będzie mógł brać, nie będzie mógł zabrać głosu w tej debacie. No i później po rozpatrzeniu, po przeprowadzeniu debaty podejmuje się uchwałę o udzieleniu dla wójta gminy wotum zaufania. To jest cała procedura. Czy jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Sprawy różne? Nie ma wójta, nie ma spraw. Przechodzę do punktu ósmego. Zapraszam na obrad szóstej sesji Rady Gminy Rychnik. Zostajemy to, co mieliśmy ostatnio, pisma. Ale tylko nie wiem, każdy chyba dostał te pisma. Tak, rozumiem. I tam było, że prosili, żebyśmy obniżyli podatek. Nie zgodziliśmy się, zostaniemy tak, jak było. Dobrze. Podpytam. Przypominam, że tą kwestię wyświetlenia oświetlenia mają super. Bardzo mi się dzisiaj podobała. Może nie tak.